Słucham. Dzień dobry, czy to jest zespół kuratorski służby Tak, sądowej? proszę pana. Witam serdecznie, Andrzej Słonawski, Warszawa, Nowy Ekran. Czy ja z panią Krystyną Ładoś Tak, mówię? jestem przy aparacie. Witam panią serdecznie. Przekierowało mnie tutaj biuro kuratora okręgowego z Bielska. Tak. I proszę panią, chciałbym się dowiedzieć o sprawie z 22 marca w miejscowości Zwardoń, uprowadzenia 6-letniej dziewczynki z przedszkola miejscowego. Czy panie mają wiedzę na ten temat? Wiedzę posiadamy, ale dziwię się, że biuro kuratora okręgowego przekierowało do nas, ponieważ nam nie wolno udzielać żadnych informacji bezpośrednio, tylko właśnie może to robić rzecznik prasowy, który jest w sądzie okręgowym. Rzecznik prasowy przysłał mi odpowiedź na zapytanie publiczne, ale to zapytanie dotyczyło ogólnych zasad odbioru. Natomiast sytuacja na tyle się zmieniła, że próbowałem uzyskać bezpośrednią informację od pana rzecznika. Pan Proszę rzecznik... pana, nie ma takiej możliwości, żebyśmy jakiekolwiek informacje nie naszym stronom udzielali, tylko i wyłącznie. Wszystko idzie przez rzecznika, ewentualnie przez prezesa. Prezes i przewodnicząca wydziału za pozwoleniem rzecznika, ale na pewno nie kuratorzy. Kuratorzy nie mogą się Dlatego, miła pani, ja nie kontaktuję się bezpośrednio z panią Jolantą Ryłko. Natomiast bardziej mnie interesuje sprawa odpowiedzi na bardzo ważkie społeczne pytania. Bo tak jak mówię, tutaj miejscowa społeczność miejscowości Zwardoń jest bardzo tą sytuacją, która miała miejsce 22, zbulwersowana. Wiem od pani dyrektor przedszkola, że sytuacja na tyle jest poważna po tym zdarzeniu, że nawet ma zostać wprowadzony do przedszkola nie tylko dla dzieci, ale również dla personelu psycholog. Ci ludzie nie potrafią sobie poradzić z tą sytuacją, z tą bezprecedensową, przy udziale pełnomocnika, człowieka znającego, obeznanego z prawem perfekcyjnie, że na teren przedszkola bezkarnie można wprowadzić, mniemam, że uzbrojonych pracowników ochrony i normalnie wypowiedzieć wojnę dzieciom. Jest to oburzające i stąd właśnie próba wyjaśnienia, bo tak naprawdę odium odpowiedzialności spada na was, na wasze służby, tych służby kuratorskie, które nie tylko interweniują na polecenie sądu katowickiego w sprawie konkretnego dziecka, czyli Moniki, ale również są zobowiązane do ochrony dzieci, które w tej placówce przebywały. I nabieranie wód w ustach w takiej sytuacji no sprawia, że albo państwo nie macie nic do powiedzenia, albo znów ta hierarchia służbowa znów próbuje odium odpowiedzialności, no, kolokwialnie rzecz ujmując, zwalić na was. I stąd właśnie pytanie. Ludziom należy się rzetelna odpowiedź. Trudno sobie wyobrazić, że poszczególni mieszkańcy, poszczególni rodzice będą was dopytywać. Oni podali temat i tym tematem się zainteresowałem. I mogę powiedzieć, że albo państwo rzeczywiście nabrali wody w ustach, albo mają coś do powiedzenia. Ja nie chcę komentować sprawy rodzinnej. Ja chcę uzyskać odpowiedź na pytanie, jak mogło do tego dojść i co wy, jako kuratorska służba sądowa, zamierzacie zrobić, żeby na przyszłość taka sytuacja nie miała miejsca. Proszę pana. Tak? Przykro mi, ale naprawdę muszę się stosować do przepisów. Nie mogę udzielać żadnej informacji. Rzecznik ma prawo odpowiadać panu i jest zobowiązany do udzielenia wszelkiej odpowiedzi na pańskie pytanie. Ja tego nie mogę zrobić. To nie jest nabieranie wody w ustach. Ja po prostu muszę przestrzegać przepisów. Proszę panią, ja rozumiem. Natomiast oprócz podległości służbowej istnieje coś takiego jak jakaś doza empatii, serca i postrzegania świata nie przez pryzmat przepisów służbowych, tylko zwykłego człowieczeństwa. I tak jak mówię, ludzie, którzy pytają, ja im muszę odpowiedzieć. Ja nie mogę powiedzieć, że
pani po prostu bronią przepisy, bo pani też jest człowiekiem, to właśnie wy jako Wydział Rodzinny w szerokim tego słowa znaczeniu. Ale proszę pana, przecież pan może uzyskać wszystkie odpowiedzi. Nie, nie mogę, bo nie, tylko nie kierowane do odpowiedniej osoby, ale nie do mnie. Pani Krystyno właśnie próbuje i dlatego pani się zdziwiła, że akurat skierowano mnie do pani, prawda? Mało tego. Ale to jest mało prawdopodobne, bo przecież nikt nie może skierować pana do mnie z tą odpowiedzią, ponieważ każdy pracownik sądu wie, że wszystkie informacje płyną przez rzecznika sądu. Czy przez to chce pani, nie wiem, zasugerować, że ja wprowadzam w panią błąd? Nie, proszę panią. Ja nic nie chcę zasugerować i ja po prostu nie odpowiadam na pańskie pytania, bo mi nie wolno. Kolejny raz to powtarzam. To chcę pani powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Dostałem telefon również z końcówką 76, że uzyskam od pani zastępcy informację w przypadku, kiedy by pani nie było, od pani Kubicy. Taka też pracuje, prawda? Pracuje, ale pierwszy raz to słyszę, proszę pana. No, nie, to ktoś bardzo błędnie pana informował. Nie wiem, kto to jest, ale na pewno nie był to nikt z biura kuratora okręgowego. Proszę panią, zarzuca mi pani jakieś niestosowne zachowanie, a jeszcze raz pani podkreśla, że tą informację otrzymałem z biura kuratora okręgowego do spraw rodzinnych. Dobrze, to ja za chwilę zadzwonię do biura kuratora okręgowego, zapytam się, jak to było. Dobrze, pana. Czyli ja sobie pozwolę za jakieś 20 minut do pani zadzwonić, dobrze? Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Słucham. Jeszcze raz Andrzej Słonawski. Tak. Myślę, że już pani potwierdziła prawdziwość mojej informacji i nie ma pani wątpliwości, że dzwonię z polecenia biura kuratora okręgowego w Żywcu. Halo? Kuratora okręgowego w Bielsku Białej. Przepraszam, w Bielsku Białej, tak. Zechciałaby mi pani udzielić odpowiedzi na 2-3 pytania? Proszę pana, już panu mówiłam, żadnych informacji z zespołu kuratorskiego nie może pan uzyskać, wszystkie informacje przez rzecznika sądu. Proszę do sędziego Sablika się zwrócić, odpowie na wszystkie pytania, jakie pan... To proszę mi odpowiedzieć w takim razie, skąd nagle pomysł biura kuratora okręgowego, żebym kontaktował się z panią lub pani zastępcą? Proszę pana, w biurze kuratora okręgowego nie ma obu koleżanek, są obie na wizytacji, w związku z tym tam siedzi osoba, widocznie, która panu błędną informację poinformowała. Czyli zachodzi takie prawdopodobieństwo, że mogą działać ludzie zupełnie niekompetentni, prawda? No bo ja rozmawiam, ja pani mi się... Ja nie domniemywam. No ale ja rozmawiam... Ja po prostu nie wiem. Ja rozmawiam, przedstawiam się, pani się również przedstawia z imienia i z nazwiska i mówi, że najbardziej kompetentną osobą będzie pani lub pani zastępca. Ja nie kieruję pytań do pani, które te zlecenie czy też to zarządzenie dotyczy, tylko do jej przełożonego. No, to jeszcze raz panu odpowiadam. Prawidłową odpowiedzią jest rzecznik sądu okręgowego. Pan zna prawo pracowne, to pan wie, że na pewno tak się to wszystko odbywa. I w związku z tym ja nie mogę, choćbym najbardziej chciała i choćbym nie wiem, jak chciała panu to przedstawić, nie mogę, bo mnie powstrzymują przepisy. Rozumiem. Czyli tylko w razie czego rozmowa z paniami to dotyczy stron, tak? I nic poza tym. Nie macie nic społeczeństwu do powiedzenia, tak? My nie. Nasz rzecznik nie. Tak. Dobrze. Rzecznik tak. Albo jeżeli rzecznik upoważni przewodniczącego wydziału albo prezesa sądu, na pewno nie kuratora. Rozumiem. Czyli was po prostu nie ma, wy jesteście od tej brudnej roboty, natomiast... Dobrze, dziękuję pani w takim Proszę. Razie, no bo cóż, do widzenia. Do widzenia panu.